Pani dyrektor, spotykamy się po corocznej konferencji Plastics Europe, która odbywa się tradycyjnie już w trakcie rozpoczęcia targów Plaspol. No właśnie, i stąd moje pytanie. Jak obecnie wygląda kondycja branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce? Dzień dobry, witam Państwa. Rzeczywiście po naszej konferencji możemy śmiało stwierdzić, że branża tworzyw sztucznych w Polsce ma się dobrze. Pokazaliśmy tradycyjne dane GUS-owskie, pokazaliśmy tradycyjne dane Eurostatu, pokazaliśmy tradycyjne nasze dane i pokazaliśmy nietradycyjne nasze dane, ale z tych tradycyjnych danych i Eurostatu, i GUS-owskich wynika, że rzeczywiście po spadku pandemicznym odzyskaliśmy chęć, odzyskaliśmy jako przemysł możliwości, produkcja rośnie i ona zaczęła już rosnąć w drugiej połowie 2020 roku, ale cały ubiegły rok i początek tego roku to są systematyczne wzrosty produkcji sprzedanej przemysłu wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy. Wspomniała Pani, że są dane tradycyjne i nietradycyjne, zatem jestem zmuszony zapytać, co należy rozumieć poprzez te dane nietradycyjne? No, dane nietradycyjne to są rzeczywiście nowe dane, które opublikowaliśmy w nowym ujęciu. Po raz pierwszy zostały przygotowane przez zespół analityków Plastics Europe i współpracujących z nimi firm dane dotyczące zamkniętego obiegu tworzyw sztucznych dla Polski, innymi słowy dane informujące o tym, ile polski przetwórca ma do dyspozycji regranulatu. I z tych danych wynika, że polski przetwórca w 2020 roku miał do dyspozycji jakieś 15% z tego wszystkiego, co przerabiał, a przypomnijmy, że przerabiał według tych nowych danych około 4,1 miliona ton tworzyw i w tej ilości było około 15% regranulatu, recyklatu. Natomiast z tej ilości tylko 9% to były ilości pochodzące z odpadów pokonsumenckich. Także dużo mamy do zrobienia, natomiast to ujęcie danych, to prezentowanie danych, czyli informowanie o tym, ile mamy na rynku recyklatu, to już będzie kontynuowane w kolejnych latach. I druga taka inna informacja, nowa informacja w danych, które prezentowaliśmy, one będą dostępne na stronie Plastics Europe Polska, także zachęcam Państwa do zapoznania się z publikacją Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym Polska 2020. Ale druga taka ważna informacja, która wynika z tych danych i nowe ujęcie, to jest to, że my pokazujemy nie tylko to, ile przetwórca miał do dyspozycji surowca do przetwórstwa, ale także ile tych tworzyw w wyrobach trafiło na polski rynek. I tutaj różnica między tymi danymi jest dość znaczna, ponieważ przetwórca polski przerobił 4,1 miliona ton w 2020 roku. Tu zastrzegam, że to są dane dotyczące 2020 roku. Natomiast w wyrobach trafiło 3,4, także wniosek jasny, polski przetwórca jest eksporterem netto wyrobów. Także nasza branża się doskonale rozwija i oby rozwijała się coraz lepiej. Znajdujemy się obecnie w Kielcach na targach Plaspol, natomiast przed nami największe wydarzenie tegoroczne w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, czyli targi K w Düsseldorfie. Fundacja Plastics Europe ma zawsze fantastyczne stoisko. No i stąd moje pytanie, jak będzie wyglądała polska obecność na tym stoisku? Drobna korekta. Rzeczywiście Plastics Europe, nasza organizacja jest, a w zasadzie Plastics Europe Deutschland jest jednym z partnerów stoiska, które jest stoiskiem targów. I rzeczywiście my tam jesteśmy jednym z głównych zarządzających tematyką, programem, ale to jest stoisko targów K. I na tym stoisku jak co roku będzie się działo bardzo dużo fajnych rzeczy. Przez cały tydzień będziemy mieć liczne debaty, będziemy mieć spotkania, będziemy mieć różne aktywności, łącznie z ulubionym przez wszystkich eksperymentalnym showem, łącznie ze spotkaniem dla prasy, na które serdecznie zapraszam również dziennikarzy z Polski. I my wtedy będziemy również na targach jako polski oddział. Będziemy Państwa tam wspierać w informowaniu. Natomiast tematem, który będzie takim tematem wiodącym, to jest oczywiście zrównoważona przyszłość przemysłu, zeroemisyjność i cyrkularność. I wokół tych tematów będą toczyły się dyskusje na targach K.